No i do tego, proszę Państwa, służy taśma, gdy kupi się chomika. O, cześć! Witajcie w 18 odcinku serii Zagrajmy w Katana Shoujo. Pewnie czekacie na to, co stanie się dalej. Ja też. Dlatego się sztachnąłem, ale muszę jeszcze raz. Trzydniowa skarpeta też się liczy, jakby ktoś pytał. No może powinienem wziąć jakąś kodeinę? Wraz z morfiną? Nie zaszkodziłoby to chyba. Dobra. Co się odwlecze, to nie uciecze. Ja chyba nie jestem na to gotów. Wiem jak wy. Dobra, weź się garść. Hej Kenji! Brak odpowiedzi. Dalej ciągnie swój naciągnięty farbą pędzel wzdłuż wielkiego, naszkicowanego ołówkiem i w połowie namalowanego kanji na płaszcie. A cóż to jest kanji? Ledwo początek gry, a ja już mam jakieś słówko. Kanji, nie mylić z kenji. Bo wiem, co to jest kenji. To jest taki świrus, który uważa, że jest chłopcem, który przeżył. Kenji! Hę? Co? Kto to? Jeśli w ten sposób traktuję uczniów tej klasy, to nic dziwnego, że pracuję sam. O, sroga riposta. To ja Hisao, ten z... Tak, tak, wiem to stary, ale co ty tutaj robisz? Jego lekceważące podejście mnie irytuje. Podejrzewam, że musi być osobą, która mocno skupia się na pracy i nie lubi, gdy mu ktoś przerywa. To nas zabije. To po prostu nas... On nas pozabija teraz. Hanako, obecności Kenji'ego. Czy jest jakieś gorsze połączenie? Kiszony z mlekiem? Bodajże banan ze Sprite'em? Nie, to się nie umywa do tego. Oficjalnie to jest chyba najgorsze możliwe połączenie. Dźwięk kroków Hanako zbliżającej się w trakcie naszej rozmowy przypomina mi o jej obecności. Zamierzałem pomóc ci w robieniu transparentu. Właściwie to Hanako i ja. Cześć. O, hej! W porządku, tak myślę. Gdy tylko do rozmowy przyłącza się Hanako, jego zachowanie całkowicie się zmienia. Jego nagła, fałszywa uprzejmość jest nieco niepokojąca. Się miły zrobił dla dziewczyny. Coś czuję, że będzie chciał do niej zarywać. Ona go klaśnie w mordę i teraz tego będzie. I dobrze w sumie. Po co sobie psuć życie z kimś takim jak on? A no tak, kobieta. Po krótkim zastanowieniu się pomaganie mu mogło nie być najlepszym pomysłem. Po krótkim zastanowieniu się? Ty powinieneś człowieku wiedzieć jeszcze zanim zostało zaproponowane! Boże, czy tylko ja tu myślę logicznie? Przynajmniej na tyle, na ile mogę. Chyba pójdę pod dealera po coś nowego. Może ma coś w ofercie. Coś czego nie próbowałem. Nie zdzierżę po prostu tutaj. To jest sobie ciekawe zachowanie, no bo... truje o tych kobietach, feministkach, ich spisku i w wojnie zimnej czy gorącej, a teraz nagle robi dobrą minę do złej gry zamiast po prostu pokazać jaki jest. On się chyba cyka po prostu. Hanako i ja niechętnie siadamy po przeciwnej stronie materiału, widząc tam kilka małych puszek z farbą stojących obok płótna na podłodze. Klasa 3-2. Stoisko z kluskami? Kluchy! Żarełko! Woohoo! Chyba zaczyna mi wchodzić odór kilkudniowej skarpety. Chociaż nie, to ja po prostu taki jestem normalnie, jak nagrywam tę grę. Będziecie sprzedawać kluski na festiwalu w niedzielę? A co to jakaś zbrodnia jest? Tak jak nie wolno w niedzielę pracować? Według tradycji... na pewno katolickiej, ale nie wiem czy ogólnie chrześcijańskiej. No zapewne tak, zapewne to jest ogólnie chrześcijańskie, chrześcijańsko przyjęte.
Nie wiem, nie znam się. Nie pytaj. Ta, parę stoisk na zewnątrz, czy coś. Czy coś? Jego brak zaangażowania wywołuje we mnie pokaźną dawkę podejrzeń. Ale najpierw trzeba wykonać zadanie. Jak się podzielimy? My robimy ramkę, a ty zajmujesz się tekstem? Czy chcesz się zamienić i robić ramkę? Tekst jest mój! Wy róbcie ramkę! Okej, okej! Luz! Ja ci przypominam, że mi kasy wisisz. Ma do tego zadziwiająco poważne podejście. No dobra. Sięgając po pędzel, zauważam, że Hanaku już wybiera, jakich kolorów użyć. Co jak co, ale do malowania najlepsza byłaby inna osoba. Rin. Ona ma do tego dryk. Także przydałaby się jej pomoc. Oj, uderzyłem w biurko. Dotykam pędzel materiału, ona już zaczyna tworzyć delikatny wzór. Chyba mi pomysł odciągnięcia jej uwagi od ludzi dookoła zadziałał. To chyba świadczy o tym, że jako tako udaje nam się z nią lepiej, jakby to określić, dogadywać, zaznajamiać, czy coś. Wraz z pierwszym pociągnięciem ciemno-niebieskiego nasza trójka w ciszy zaczyna pracę. To jest właśnie fascynujące. Tak sobie teraz uświadomiłem. On ma czarne włosy, ona ma fioletowe, a o Hanako mówią, że ma ciemne włosy. Znaczy, to jest ciemny fiolet, ale to jest kolor znacznie ciemniejszy. Przynajmniej ja tak uważam. Nie ogarniam tej gry. Nie ogarniam Japońców ogólnie. Dobra, wiem, że nie wszyscy Japończycy, przepraszam, są dziwni, ale po prostu zastanawia mnie, czemu określają fioletowy ciemnym kolorem. Chyba nawet teraz się zetknąłem z określeniem czarny? To jest kurwa dziwne. Nie ogarniam, nie rozumiem tego, naprawdę. Do momentu, aż Kenji wykorzystuje zaangażowanie Hanako, aby pochylić się w moją stronę i zacząć konspiracyjnie szeptać. Dobra, facet, czemu tu jesteś? Hanako potrzebowała pomocy, by znaleźć Lili, to wszystko. Wyraźnie nie podobają mu się moje motywy. Łapie, chyba źle cię oceniłem. Infiltrujesz mnie, prawda? Pracujesz pod przykrywką. Nie, pod pokrywką od garnka. Po prostu bym się przydzwonił nią w potylicę. No bo w sumie może od razu lepiej cały gar, chochle i jebs jak w dzwon. Trzydniowa skarpeta, moi drodzy. Powinienem bym się domyślić. W każdym razie lepiej byłoby chyba pozwolić mu samemu mieć się z prawdą, niż otwarcie kłamać czy irytować go. Dlatego tu jesteś? Oczywiście. To jest do dupy, ale nie ma lepszego sposobu na zdobycie danych wywiadowczych niż osobiście przeprowadzona infiltracja. Ale to nie jest papier toaletowy! Musimy się trzymać razem, facet. To brutalna szkoła i brutalny świat. Tak, bardzo brutalny. Wyraźnie umykam mu prawdziwy przekaz, bo tchle się z powrotem zadowolony z tego, że popieram jego sprawę. Lepiej wrócę do pracy. No, to jest dobry pomysł. Infiltracja, szpiegostwo. Ja. Co jeszcze byś chciał? Skończyłam. Ja chyba też. Dobra robota. Łączymy linię naszych wzorów. Bardzo się starałem upodobnić mój do tego stworzonego przez nią. Ze stęknięciem podnoszę się z podłogi i rozglądam. Oprócz mnie i Hanako, w sali pozostał tylko Kenji, kończący swój znak, tak samo Lili i paru uczniów gadających między sobą. Po spojrzeniu na zegarek nie dziwię się. To mi się późnawa. Potrzebna pomoc? Podaję Hanako rękę, na której się wspiera, wstając. Romantycznie! Kenjiemu się to nie spodoba! Podczas gdy to robi, nie mogę powstrzymać się od rzucenia okiem na jej nadgarstek.
Jeżeli blizny sięgają aż tutaj, to jak wielkie są jej poparzenia? Mam wrażenie, że naprawdę spore. Odczuwam uczucie winy z tego powodu, gdy szybko zasłania nadgarstek drugą dłonią. Ładnie to wygląda, prawda? To zdanie jest trochę nie na miejscu, zważywszy na to, na co się przed chwilą patrzyliśmy. Tak, to można by... Ktoś taki nienormalny jak ja by to zinterpretował jako... Ładne masz blizny. Jesteś wiedźminką? Dobry ten towar. Przez chwilę jest zaskoczona, póki nie uświadamia sobie, że mówię o transparencie. Widzicie? To jest to, o czym mówiłem. Tak, chyba. Jej uśmiech mówi mi, że tak jak ja odczuwa odrobinę dumy z wyniku naszych starań. Dzięki umieszczeniu dekoracji na ławkach i półkach, podłoga jest nieco uprzątnięta i dużo łatwiej jest nam dostać się do Lili. Skończyliśmy transparent. Zakładam, że to wszystko, co miało być zrobione. Boże, myślałem, że będzie gorzej. Z tym kręgiem. Gdybym wiedział, to... A w sumie... Już tak to się nie zaszkodzi. Fioletowy wieloryb! Leci ku Andromedzie! Ale widok! Co moje poczucie humoru. Lili z wdzięcznością kiwa głową. Dziękuję wam, Hisao Hanako. Czy mogłabym się wam wdzięczyć w jakiś sposób? A masz może Glocka w plecaku? Bo ktoś tu ma niedobór ołowiu. I potrzebuje szybkiego zastrzyku 10 mm. Kręci, gdybym... Na jakiś wybór, to już dawno bym cię chlastał w ten pusty łeb, uwierz mi. Infiltracja. Zimna wojna. Ja tu muszę zachowywać zimną krew, jak z nim rozmawiam, a nie? Nie trzeba. To i tak było lepsze niż siedzenie w moim pokoju i zakuwanie. Mnie też to nie przeszkadzało. Lili kiwa głową, po czym nagle przypomina sobie o jeszcze jednej osobie. Och, czy Kenji nadal tu jest? To się może w każdej chwili zmienić. Zadałem pytanie. Także wszystko zależy od twojej odpowiedzi. Tylko otwieram usta, Kenji odpowiada do drugiego krańca sali. Ta, właśnie skończyłem. Delikatnie odkłada znak na wolną półkę, by wysekł, a potem szybko nas mija i wychodzi z klasy. Dzięki Bogu! Nie już myślałem, że coś zaraz odwali. Jest jeszcze nadzieja, że zachowam resztki zdrowego rozsądku. A to za naprawdę takie minimum. Nie oszukujmy się. Narty, facet! Saneczki, gościu! Co? Cześć. Albo to był błąd tłumacza, albo po prostu całe dziwactwo tego okularnika. Osobiście obstawiam to drugie. Pasuję do niego. Pozostali dwaj uczniowie żegnają się z Lili przed wyjściem z sali, pozostawiając wewnątrz niej tylko naszą trójkę. Cóż, to chyba wszyscy. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli przechodzić przez coś takiego ponownie. Gdybyś ty widziała, co ja słyszałem i widziałem, a czego nie widziałem. O, Lili. Gotować po lekcjach? Rzeczy samej. Plany klasy w tym roku są bardzo ambitne. Możliwe, że nawet zbyt ambitne. Ale stoiska wyglądają ładnie. Hanako ma rację.
Widać, że włożono w nie wiele wysiłku. Jejku jej. Jestem pewna, że wiele osób by się ucieszyło słysząc to. Przynajmniej przed całym festiwalem nie pozostało wiele pracy. Robi się trochę późno. Może już sobie pójdziemy? To prawdopodobnie dobry pomysł. Hisao, czy też idziesz z powrotem do akademika? Tak, myślę, że się przejdę z wami. Wieczorne światła naprawdę sprawiają, że ogród wygląda nieco inaczej. W porównaniu do zwykłej powłodzi zieleni, wszystko wygląda dużo spokojniej. To najpewniej z powodu późnej pory, ale brak uczniów też pomaga. Można zobaczyć jednego czy dwóch mknących z... albo do akademików... mknących z albo do akademików, starających się zdążyć przed ich zamknięciem, ale nie więcej. Gdy co słychać, nasze kroki wyciągniętą przed Lili laskę, delikatnie i regularnie stukającą o ziemię. Miło wreszcie móc odpocząć po szalonym tempie w szkole. Tak nie zauważając, pozwalam sobie na małe ziewnięcie. Zmęczony? Chyba nadal się do tego wszystkiego przyzwyczajam. Ta sprawa z Shizune nieco mnie zaskoczyła. Naciskam zęby na tak otwarte wspomnienie ich całkiem publicznej kłótni. O co chciałby się dowiedzieć, o co w tym wszystkim chodziło? Ja mam wrażenie, że to są jakieś sprawy osobiste, a nie tylko związane ze szkołą i pewnymi opóźnieniami. Ach, to... Wybacz, że zostałeś w to wplątany. Shizune i ja już trochę się znamy. Jej głos zdradza, że jest nieco poirytowana na samo wspomnienie Shizune i wyraźnie nie chce ciągnąć tego tematu. Patrzę na Hanako, by wybadać jej stosunek do tego, ale wyraz jej twarzy jest, jak można się było spodziewać, mało konkretny i trudny do odczytania. Tak czy owak, myślę, że jej przeprosiny za to, to już coś. Nawet pomimo niezaspokojenia mojej ciekawości. W każdym razie będę szczęśliwsza, gdy festiwal już się skończy. Zmiana tematu jest przyjemna. Rozrzeca gęstniejącą atmosferę. Mam podobnie. Festiwale w mojej starej szkole miały o wiele mniejszy rozmach niż tutaj. Yamaku kładzie nacisk na ideę szkolnej społeczności, więc kadra wychowawcza lubi zmieniać festiwale i inne takie rzeczy w specjalne okazje. A mimo wszystko to uczniowie wykonują całą pracę. Co za niesprawiedliwy świat. Hanako i Lili wspólnie śmieją się w kółak, zgadzając się ze mną i rozkoszując się faktem, że w okolicy nie ma żadnych pracowników, którzy mogliby to usłyszeć. Było blisko, przeczytałbym w gułag. Czyli notabene miejsce, gdzie powinniśmy wysłać Kenji'ego, zanim nas wszystkich po prostu wykończy. Podejrzewam, że nauka w rygorystycznej szkole dla dziewcząt pomogła mi odrobinę w Yamaku. To nawet z tamtą szkołą Yamaku jest dużo łagodniejsze. No proszę. No cóż. To by w sumie tłumaczyło twoje opanowanie, maniery, te sprawy. Nie czemu pomyślałem o Projekt Lady. Tak jakoś po prostu mi to przyszło do głowy. Trochę od czapy w sumie, ale no już trudno. To by zresztą niejako tłumaczyło jej wysoce formalną mowę i zachowanie. No to samym przed chwilą powiedziałem, mniej więcej. Gdy dochodzimy do akademików, tacy 300, nadchodzi ostatecznie czas, by rozejść się do własnych pokoi. Do zobaczenia, Lili, Hanako. Widać, że w Japonii inaczej się żegnają ze sobą. U nas by to było do zobaczenia, Lili, do zobaczenia, Hanako, albo do zobaczenia, Lili, Hanako. Tak jak tutaj, no to dziwnie to trochę brzmi, ale... Przypuszczam, że to po prostu element kulturowy. Obydwie uprzejmie kiwają głowami, a następnie odchodzą do damskich akademików, które znajdują się zaraz przy naszych.
W sumie nie pomyślałem o tym, że... Nie wiem, czy też była jakaś wzmianka o tym, że akademiki są jednopłciowe, że tak powiem. Ale w sumie ma to sens, szczególnie zażywszy na to, jak hormony buzują, szczególnie przedstawicielom mojej płci. Także osobiście uważam to za dobry pomysł. Jak można się było tego spodziewać, jest ktoś z pracowników okazyjnie patrolujący teren i zapobiegający nocnym eskapadom. Mijając go szybko, przeciągam ramiona i pocieram kark. Oby jest to bolące po długotrwałej pracy na podłodze przed pójściem do mojego pokoju. Wszystko to dobrze mieć jakiś cel w życiu. W tak długim pobycie w szpitalu codzienne rzeczy takie jak nauka, praca domowa czy nauczyciele wydają się niemal błogosławieństwem. No dobra, tego akurat nie potrafię ocenić, bo w szpitalu byłem tylko raz, jak miałem z 2-3 lata, więc no... Nie potrafię tutaj ocenić odczuć bohatera w kwestii powrotu do normalnego życia. Jeśli wszystko pozostanie tak, jak jest, to myślę, że mój pobyt w Jamaku będzie w porządku. No, osobiście uważam, że jest git majonez. Stosując się do zrzędliwego głosu pielęgniarza w mojej głowie, ustawiam budzik tak, by obudził mnie dość wcześnie, żebym mógł znowu pobiegać. Ohoho, będzie ciekawie. Obiecałem, że będę kontynuować. Poza tym Emi na pewno nakapuje na mnie, jeśli się nie pojawię. Dokładnie. Mimo wszystko, to nie jest to takie złe. Tak oto mija kolejny dzień. No, cacy. To będzie troszkę krótszy i o dziwo spokojny odcinek. Szczerze, prawdę mówiąc, naprawdę liczyłem na jakąś akcję. A tak to tylko jakaś wzmianka o infiltracji, jakieś zbędne popierdywanie. Ja potrzebuję srogiej salwy, mocnego nalotu, takiego dywanowego, jak wcześniej. Nie bój nic, Drakuś, coś czujemy, że jeszcze dostaniesz. Też to czuję w kościach. Oj, chyba jeszcze mi to wpięty pójdzie, jak tak dalej będę się o to prosił. Nic to. Tak czy owak, w tym nieco krótszym odcinku to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Cześć.